Dziś na Placu Wolności pojawili się młodzi ludzie, którzy nie chcą biernie czekać na zmiany klimatyczne. Ich zdaniem wojna na Ukrainie może spowodować zmiany na całym świecie. Spotkaliśmy się z takim tekstem, z którym bardzo się zgadzamy, że wiele osób twierdzi, że wojna na Ukrainie będzie uznawana w przyszłości za pierwszą z wojen klimatycznych na świecie. Głównym powodem ma być uzależnienie Europy od paliw kopalnianych, czyli gazu, węgla i ropy pochodzących z Rosji. Wprowadzane sankcje i odchodzenie od importu surowców ze wschodu tworzą możliwość na szukanie nowych rozwiązań w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł. Właściwą drogą jest inwestycja w zeroemisyjne źródła i uniezależnianie się od tego. A według młodych aktywistów wizja zatrzymania zmian klimatycznych to niedaleka przyszłość. Żyją nadzieją, że nastąpi to szybciej niż zakładano. Widzimy, że polityka Europy zmieniła się w ciągu paru dni. W tym momencie jakby transformacja klimatyczna przyspieszy. Jednak do tego potrzeba zaangażowania zarówno polityków i aktywistów, a przede wszystkim przestrzegania traktatów. Apel do was jest prosty. Należy wypełnić założenia porozumienia paryskiego. Należy słuchać się naukowców, należy słuchać się raportów IPCC. Zmiany klimatu już powodują rozlew krwi i migrację. Polacy mieli tego doświadczyć na własnej skórze, a raczej granicy w zeszłym roku. Też mieliśmy trochę namiastkę kryzysu uchodźczego teraz w zeszłym roku na granicy polsko-białoruskiej. I trzeba sobie wyobrazić, że taka sytuacja się będzie powtarzać na o wiele większą skalę. Według porozumień paryskich wszystkie kraje zobowiązały się do ograniczania emisji spalin na całym świecie, tak aby utrzymać wzrost temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z erą przedprzemysłową. Ten cel należy osiągnąć do 2050 roku, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. Błażej Filipiak, Puls Dnia.